Wydarzenie inaugurujące rok artystyczny organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej jest już tradycją. W ten sposób od 40 lat prezentowani są i wspierani lokalni twórcy. Znana regionalnej publiczności solistka Ewa Murzynowska systematycznie uczestniczyła w koncertach letnich festiwali muzycznych w Kutnie oraz międzynarodowych mistrzowskich warsztatach wokalnych organizowanych przez profesor Annę Jeremus-Lewandowską. Podczas recitalu Ewa Murzynowska zaczarowała swoim śpiewem. Zarówno pieśni Moniuszki, jak i Sieczyńskiego, Offenbacha, Bachmana w jej wykonaniu pełne były zarówno liryki, jak i temperamentu. Ja śpiewałam od najmłodszych lat. Już w pierwszej klasie szkoły podstawowej poszłam równolegle do szkoły muzycznej i tam uczyłam się gry na fortepianie przez 6 lat. W trakcie tej nauki w trzeciej klasie zaczęłam już śpiewać w chórze dziecięcym, więc właśnie tam tak naprawdę rozwinęła się moja pasja do śpiewania. Przez rok brałam konsultację u pani profesor Anny Jeremus-Lewandowskiej i udało mi się dostać do Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na Wydział Wokalno-Aktorski właśnie do tej pani profesor. Dzisiaj na recitalu śpiewałam po polsku, po niemiecku, po angielsku, po francusku. Śpiewam również w języku rosyjskim. Najtrudniejszym językiem dla mnie jest francuski i nie potrafię się go nauczyć, choćby nie wiem, 4 lata ten sam utwór nie potrafię. Naprawdę. A najbardziej taki właśnie mój ulubiony język do śpiewania to jest właśnie polski, włoski i niemiecki. Muzyka jest dla mnie całym moim życiem i każdą chwilą dnia powszedniego. Pani profesor doktor habilitowana na Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu, Anna Jeremus-Lewandowska, polska śpiewaczka operowa i mentorka Ewy Murzynowskiej, sprawiła wszystkim miłą niespodziankę, dołączając do duetu ze swoją podopieczną. Ewa jest najwspanialszą moją absolwentką. Ukończyła studia z wyróżnieniem. Pamiętam pierwszy moment, kiedy ją poznałam i kiedy zastanawiałyśmy się, czy śpiew może być drogą jej życia. Po dzisiejszym recitalu, oczywiście nie tylko po dzisiejszym, ale po dzisiejszej chwili jestem taka w emocji. Uważam, że to był bardzo dobry wybór. Zaśpiewała przepięknie, ma wspaniały, cudowny głos. Jest taka muzykalna i tak pięknie potrafi przekazać treści publiczności. No naprawdę słuchałam i z utworu na utwór byłam coraz bardziej dumna. Grający na fortepianie 11-letni Maciej Domagała, uczeń 5 klasy podstawowej i 4 klasy szkoły muzycznej 1 stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Gąbinie, przyznaje, że muzyka jest dla niego wszystkim, a jego autorytetem pozostaje wujek Jarosław Domagała. Od kiedy pamiętam, zawsze kochałem tą muzykę, zawsze słuchałem jej, zawsze wzorowałem się na moim wujku, który jest pianistą. Od najmłodszych lat grał mi, ja słuchałem, siadałem i kocham to po prostu, jest to moja największa miłość w życiu. Akompaniujący na fortepianie dr Jarosław Domagała, nauczyciel młodego Jacka i dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Gąbinie, przyznaje, że w dzisiejszych czasach trudno jest zainteresować młode pokolenie muzyką poważną. Dzisiaj mamy zalew popkultury, w związku z tym muzyka wartościowa, muzyka Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, muzyka Wolfganga, Amadeusza Mozarta, no, musimy to przyznać, jest słuchana przez mniejszość dzieci i młodzieży, również osób dorosłych. Ale mam nadzieję, że młodzież będzie poszukiwać wartościowej sztuki, pewnej głębi zawartej w tej sztuce i będzie wracać do muzyki ambitnej. Odbiorcy recitalu, w dużej mierze członkowie i bliscy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, nie kryli zachwytu nad recitalem, doceniając taką formę inauguracji roku artystycznego.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej od prawie 40 lat organizuje koncerty inaugurujące rok artystyczny w regionie kutnowskim. Ponieważ jest to tradycja, to my, ten zarząd, który obecnie jest, też kontynuuje tę działalność i muszę powiedzieć, że jest to świetna okazja, żeby promować naszych rodzimych artystów. Nie zawsze mają się gdzie pokazać, a są świetni, czego dowodem był dzisiejszy koncert. Tak więc tutaj na zamku w Oporowie to już jest trzeci koncert, który promuje kutnowskie artystki, śpiewaczki. Była tutaj ze swoim koncertem Małgorzata Pawłowska, była Aleksandra Wiwała i dzisiaj była Ewa Murzynowska. Porywa to troszkę człowieka, muzyka Chopina i innych, no fajne, fajne. To jest, można posłuchać i przede wszystkim można odpocząć. Panią Ewę Murzynowską. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Oprócz tego no, akompaniament na fortepianie pana domagały zarówno pana Jarosława, jak i pana Macieja. Choć jest to młody człowiek, ale widać, że talent w nim drzemie ogromny.